Okej, wstęp do pozytywizmu. Mówiliśmy sobie o tym, że romantyzm miał pewne daty graniczne. Kiedy się kończy romantyzm w Polsce? Umownie. Jakim wydarzeniem historycznym? 1863 powstanie styczniowe jest to data umowna rozpoczęcia pozytywizmu. Umowna, bo tak jak już mówiliśmy, to wszystko jest bardzo płynne. I my będziemy sobie omawiać najpierw pozytywizm, a później modernizm, tak? Czyli młodą Polskę. Ale w rzeczywistości wyglądało to tak. Kiedy rodzi się pozytywizm i osiąga apogeum, to już debiutują młodopolanie. Tak więc to się pokrywa. I tak jak w każdej epoce się to pokrywa, tylko w tej wyjątkowo. Znaczy matka Konopnicka jest pozytywistką, a jej córka jest już modernistką. Więc tak to wygląda. Więc mamy duży konflikt pokoleń. Starzy kontra młodzi. Młodzi przesyceni katastrofizmem i zbliżającą się pierwszą wojnę światową. I to będzie widać bardzo w ich twórczości. Tu będziemy mieć romantyzm, ale zrobiony dobrze generalnie. Tym jest modernizm. Dlatego stąd inna nazwa neoromantyzm. A pozytywiści to ludzie pracy. Nadal jesteśmy, jak czytacie lalkę, to sobie nie uświadamiacie, mimo że to jest powieść realistyczna, że wszędzie stacjonują wojska carskie. Ponieważ Prus wprowadził pewien zabieg. Jedyny Rosjanin, jaki się tam pojawia, to jest Suzin. I generalnie jest jeden Rusek. Na razie tyle. I co więcej, pomaga Wokulskiemu, robią biznesy razem. I to jest jedyny, jaki jest tam ukazany. Bo Prus postanowił wyeliminować całkowicie władze carskie, całą historię zaborów, więc nie mamy... Na przykład Rzecki, jak przeczytaliście, miał taki jeden wieczór, gdzie się upił i nie wstał na czas do pracy. Jak on wracał z nocnej eskapady, to bardzo się obawiał, co to będzie. I to nie obawiał się tylko dlatego, że zmienił swój harmonogram dnia, ale obawiał się też tego, że wszędzie stacjonują wojska carskie i generalnie nie możesz wychodzić, nie? A on to zrobił. Ale o tym Prus już nie mówi. Bo on po prostu postanowił ich usunąć z historii. Prus to wszystko wyeliminuje. Ale jest, to wszędzie Rosjanie i jak mamy, romantycy wymyślali powstania i umierali. To była ich metoda na patriotyzm, tak? Iść i się poświęcić. Mesjanizm, Polska Chrystusem Narodów, ja umrę dla przyszłych pokoleń. Składam ofiarę ze swojego życia. Pozytywiści mają inny pomysł. Uważają, że romantycy zmarnowali szansę. Za dużo młodych ludzi umarło. Tylko nie jest to takie zmarnowane szanse, że będziemy oczerniać romantyków. Jest duży szacunek do powstańców i tu wielu jeszcze powstańców będziecie widzieć w lalce, ale to nie jest metoda. Metodą dla pozytywistów będzie praca jako pomysł na patriotyzm. Zamiast iść i umierać, pracujmy, budujmy ten kraj. Budujmy. Wiecie, to samo, co komunizm zrobił. Kobiety na traktory. To się stąd też bierze. I teraz to, co jest ważne, właśnie stąd ta idea pracy i równości społecznej. To będzie ważne. Więc praca jest formą patriotyczną, bo my idziemy budować, póki też władze carskie finansują, nie? Bo oni finansują, że to niby dla nich, a my wiemy, że przyjdą czasy, że kiedyś się polepszy. Więc na razie budujmy. Idźmy do pracy. Nie umierajmy. Oczywiście i tak będę umierać, ale mówię na razie o idei. Pozytywizm jest kolejną wielką epoką idei, tylko udaje, że to nie są takie idee jak u romantyków. Romantyk kochał, poświęcał się, umierał, wierzył w miłość, ale tylko taką nieszczęśliwą. A tutaj będzie bardzo dużo haseł, które dzisiaj sobie omówimy, a omawiając różne teksty pozytywistyczne, zobaczycie, jak życie weryfikuje te hasła. Ruszają manifesty. Wielu twórców, chociażby Eliza Orzeszkowa, pisze manifest do kobiet skierowany, pisze o asymilacji Żydów. To są pomysły na to, jak uzdrowić społeczeństwo. I że te tematy mają się pojawiać też w literaturze. Bo literatura też musi pełnić rolę taką jak praca. Czyli wszystko, co robimy, ma być utylitarne. Co to jest utylitaryzm? Utylitaryzm, czyli użytecznie. Nie ma już czegoś takiego, że sobie narysujesz obraz po prostu dlatego, że on jest ładny. I to jest jego jedyny cel. On musi czemuś służyć. Najlepiej, żeby tam była kobieta, która pracuje w polu. Ma być cel, ale cel społeczny. Tak, bo celem też jest sztuka. I chociażby to jest główne źródło konfliktu pozytywistów z modernistami, bo ich dzieci wymyślą hasło sztuki dla sztuki. Sztuka nie może według modernistów służyć pracy społecznej, wypełniać jakiś haseł, a pozytywiści wręcz przeciwnie. Każda rzecz teraz, jaką robisz, musi służyć przyszłym pokoleniom.
musi służyć społeczeństwu. Więc mamy ten utylitaryzm Johna Stuarta Milla. Skąd ta nazwa pozytywizm? Co oznacza pozytywizm? To nie jest daje okejkę. I to też nie jest optymizm. Moi drodzy, jest bardziej przyziemnie. Pozytywizm, nazwa wzięta z wykładów o filozofii pozytywnej Augusta Comte'a, oznacza po prostu pożyteczność. Macie być pożyteczni. No i dobra, mamy być pożyteczni, ale jak to zrobić po latach romantyzmu, gdzie nikt nie pracował? Tylko żyły na majątkach, które były. Musimy wspomóc się hasłami, bo w czasach romantyzmu mieliśmy... Macie te początki, właśnie taki preromantyzm zarysowany w panu Tadeuszu, nie? To była szlachta ziemiańska, była arystokracja. Ale dochodzi nam do zmian społecznych i jak już czytacie lalkę, to budują fabryki, tak, oczywiście, ale mamy nową klasę społeczną, to są mieszczanie, czyli tak naprawdę chłopi z miasta, a zanika nam szlachta. Szlachta ziemiańska, w ogóle jej nie ma. I Wokulski jest szlachcicem z pochodzenia. I mimo to, że jest szlachcicem, to jest zubożałym szlachcicem. Czyli nie ma nic i musi pracować jak mieszczanin, a chciałby być jednak bliżej arystokracji, bo te ambicje są duże. Ale się w ogóle już nie liczy. Mamy zdeklasowany, jest po prostu. Jest zdeklasowany, więc zmieniają nam się realia społeczne. Teraz duża część życia przenosi się do miasta. Budujemy te miasta. One oczywiście były wcześniej, ale teraz miasta to jest miejsce, gdzie możesz dostać pracę. Tak więc wszyscy jadą do miast. To pozytywiści wymyślili 8-godzinny dzień pracy. Podzielili dobę na 8 godzin pracy, 8 godzin relaksu i rodziny. Czyli wymyślili coś takiego jak czas wolny. Modnie było sobie znowu chodzić do teatru, do kawiarni. No i 8 godzin snu. Nie? To uznajesz, to jest równowaga. Wtedy możesz pracować. Oczywiście, kto pracował 8 godzin, no, w fabrykach raczej więcej harowali, no. Ale idea jest, nie? Tak, chęci były. No i wymyślono, że jest, musi być po pracy, każdy dla zdrowia psychicznego, jest ten czas relaksu. Pojawia się takie pojęcie jak higiena pracy, ale to koniec pozytywizmu w ogóle. Jakieś myśli o higienie. Myśli o higienie będą zajmowały modernistów. Wtedy wymyślą, że może ludzie tak nie będą umierać, jak będą się myć. Jest taka szansa, nie? I dopiero tutaj w czasach pozytywizmu Starynkiewicz robi w Warszawie filtry i mamy wodociągi. W ogóle Prus, jak się dowiaduje, że mają być w Warszawie kanalizacja, to w kronikach jego tygodniowych pisać, na co to komu, to dzieło szarlatana. Ja wam pokażę fragmenty z takiego kronik. Dzieło szarlatana, po co tak kopać miasto? Po co ta kanalizacja? Załatwiali się do wiadra za kamienicą i robili gnojne kopce. Cały romantycy wszędzie śmierdzieli kupą. I to są te czasy, dopiero zaczyna się ta myśl, ona jest szykująca. Że wprowadzamy kanalizację. Hasła epoki. Dobra, mamy budować społeczeństwo, żeby więcej rąk do pracy było. Żeby się jakoś postawić. To jest forma patriotyzmu. A kto pracuje? Mamy taką właściwie emigrację do miasta, ale do tej pory pracowali tylko mężczyźni. I to głównie mieszczanie. Szlachta miała jakieś kiedyś tam majątki, arystokracja to w ogóle żyje na majątkach, które ciągnął się jeszcze od czasów renesansu z pokolenia na pokolenie. I teraz musimy zrobić jednak, żeby dopracować. Generalnie arystokracja nie potrafiła zajmować się pieniędzmi, które ma, bo zawsze je po prostu miała. I właśnie to macie w lalce. Kryzys, kończą się wielkie majątki. I co z tym zrobić, z tym resztką pieniędzy, jaka została? I stąd dlatego przychodzi Wokulski cały na biało i mówi, będę inwestował wasze pieniądze i będziecie zarabiać nic nie robiąc. Nie? I dlatego on jest biznesmenem tutaj. To on chce wykorzystać tych pieniędzy, żeby oni mieli za co dalej żyć. No. Ale musiałby się pojawić taki Wokulski. Nie? Taki biznesmen, który w ogóle był w stanie dojść do tego zamkniętego, hermetycznego środowiska arystokratów i to w taki sposób, że oni go docenili. Docenili go dlatego, że po prostu już im się przy tyłku paliło, bo byli biedni. Nie? I tylko dlatego go dopuścili, bo uznali, że skorzystają z tej relacji. On też korzysta. W takim razie, więcej rąk do pracy. Jeżeli nie tylko mężczyźni, to emancypacja kobiet. Mam wielkie hasło emancypacji kobiet. Spokojnie, to jeszcze nie oznacza praw wyborczych. Kobiety, uwaga, mogły brać rozwody, to pierwsze wow, a drugie wow, mogły pójść do pracy. Słuchajcie, i myśl emancypacyjna jest genialna. Wiążą się z tym wiele anegdot, bo przy pozytywizmie, to też musimy już teraz powiedzieć, rozwija się prasa. Rozwija się prasa i rozwija się prasa codzienna.
Stoją różni chłopcy na ulicach i krzyczą, że dzisiaj, o, kurier codzienny, tak? I ludzie kupują. I wtedy mają informacje. I żeby codziennie mogła wychodzić gazeta, to musi mieć temat jakiś, nie? Więc tematem stają się rozprawy rozwodowe. One były otwarte. Słuchajcie, to jest sędzia Anna Maria Wesołowska w wydaniu pozytywistycznym. Więc dowiadujecie się, kto się z kim kłócił, co się działo. No i jest bardzo ważny dział kroniki kryminalnej. Generalnie wszystkie pojazdy żony do męża przy rozwodzie, wszystko to było opisywane i ludzie to czytali, bo to było fascynujące, nie? Co się działo w końcu. I jest też kronika kryminalna i z tą kroniką kryminalną też jest anegdota, bo córka Marii Konopnickiej, wielkiej poetki Marii Konopnickiej, wtedy bardzo cenionej, o niej jeszcze będę wam mówiła pewnie dzisiaj, była kleptomanką. No i modernistką z ducha, więc właściwie trochę wyjęta spod prawa, ale ciągle w środowisku artystycznym. Dużo opium tam było i innych używek. I notorycznie w kronice kryminalnej można było przeczytać. Córka wielkiej poetki Marii Konopnickiej znowu w więzieniu. Matka nie chce płacić kaucji. I tak dalej. Więc to też był temat. Tak? Coś się działo. Miała już jej dosyć. Ale Konopnicka jest też emancypantką. To jest genialna postać. Słuchajcie, Konopnicka w pewnym momencie postanowiła się rozwieść. Rozwiodła się, zabrała dzieciaki, miała ich całą gromadę, przyjechała z tymi walizkami, stanęła w Warszawie i powiedziała, bo jej mąż w ogóle by wbił, tam była duża przemoc. Uciekła i mówi, będę taka jak Mickiewicz, będę zarabiać na poezji. I zaczęła to robić. Zaczęli jej płacić. Napisała wiersz na otwarcie fabryki, brawa i już wypłata na miesiąc, nie? I tak dalej. I ona zaczęła zarabiać na tym. To było tak, że no, dzisiaj płacą influencerom za to, że promują jakieś produkty, tak? No ona pisała po prostu wiersze na zlecenie i różne teksty na zlecenie. Ktoś się otwierał fabrykę, dawał dużo pieniędzy, było oficjalne otwarcie, wiecie, szampan się rozbijał, fabrykę i takie rzeczy. No to było, coś się działo, fabryka, nowe miejsca pracy, budujemy społeczeństwo, tak? Więc to było wielki wow. Dalsze losy Konopnickiej są ciekawe, bo ona naprawdę stała się Mickiewiczem w spódnicy. Znaczy była taka ważna, jeżeli chodzi o poezję. Zwłaszcza, że w pozytywizmie mało poezji powstawało. Bo nową formą reagowania, takiej na szybko, już nie jest wiersz, a jest nowela. Bo w nowele można wrzucić więcej haseł epoki. Nie? Więc głównie nowele piszą, a ona jest tutaj nadal poetką. Też nowelistką oczywiście. Ale ona... I to jest anegdota, która sięga naszych czasów. Jakieś 2 lata temu był marsz ONR w Warszawie i oni wszyscy śpiewali Rotę, którą napisała Konopnicka lesbijka. To tak w ramach pięknego palca historii i palca Bożego, który zamiast tym palcem staje się tym. Środowisko wiedziało, tak? I mamy tę Narcyzę Żmichowską i całe kręgi kobiece i kobiet, które się edukowały, tak? One wszyscy byli świadomi, bo powstawały różne grupy kobiet, koła kobiece, koła emancypantek. To było wiadomo, ale no nie było to tematem debaty publicznej. Tak? No raczej nie, no bo wiemy, że w niektórych krajach karano po prostu pobytem w areszcie. Właśnie tak było ze Oscarem Wilde'em. Ale na przykład teraz wyszła książka o doktor, mam sklerozę, napisał to... Wojciech Szot, mam tę książkę, jest genialne, nie pamiętam nazwiska. W każdym razie jednej z pań doktor po prostu w Warszawie i w okolicach, w tych mniejszych miejscowościach, tu było dużo, pamiętajcie, sanatoriów, tak? I o tym, że jak się dowiedzieli, że ona jest homoseksualistką, tak, to odbierali dzieci i oczywiście już wtedy były te same hasła, które dzisiaj słyszymy w opinii publicznej, że demoralizacja młodzieży. Tak, skoro lekarka, która jest lesbijką, leczy dziecko, nawet jeżeli uzdrowiła, to na pewno zakaziła swoim homoseksualizmem. Więc takie są hasła. Genialna książka, jakby ktoś chciał, służę. Taka biograficzna, ale też pokazująca wszystkie te ruchy kobiece, jak się świetnie radziły tak naprawdę, mimo tej opinii publicznej. Ale wracając do emancypacji. Orzeszkowa to też jest bardzo ciekawa postać i wielka, bardzo nieszczęśliwa postać. Żeby mimo wszystko przebić szklany sufit mężczyzn, którzy głównie zajmowali się sztuką i literaturą, o nich było słychać, ona musiała być jeszcze bardziej pozytywistką niż jakikolwiek mężczyzna. Dlatego Nad Niemnem nie da się przeczytać, bo to jest powieść realistyczna do kwadratu. Ten 10-stronicowy opis liścia nie jest przesadą, tak? Bo ona pokazuje, czym ma być ta powieść realistyczna. Ale jako osoba... kiedyś jeszcze wam o niej opowiem, bardzo, bardzo ciekawa, też dość... Dużo przeżyła, ale ona pisze i z takim głosem rozumu, chce być, bo jest szanowana. I pisze artykuł Kilka słów o kobietach,
I tam mówi o tym, że kobiety, jak pójdą do pracy, to nie znaczy, że są złymi matkami. Ona mówi, to uświadamia społeczeństwo. I całe społeczeństwo o tym mówi, że kobiety porzucają rodziny, bo chodzą do pracy. Że z tego powodu jest nieszczęście i patologia. I to się, i ona musi to tłumaczyć, że ona chce pracować, ale też każda kobieta i każdy człowiek, tak samo jak i mężczyzna, potrafi kochać, potrafi opiekować się drugim człowiekiem. I to sobie nie przeczy. Ona musi to tłumaczyć społeczeństwu. I przeczytam wam fragmenty, co autentyki z takiej książki Fierony. To jest, wyszedł jakieś 4 lata temu zbiór tekstów z prasy ze Śląska. Polskich tekstów, po prostu prasa śląska, czasy tego przełomu XIX wieku. Słuchajcie, przeczytam wam te fragmenty, bo one są genialne. Mam nadzieję, że wytrzymacie. To zajmuje troszeczkę, ale dacie radę. Słuchajcie, mam autentyczne fragmenty z gazety, z czasopisma Katolik. To nie jest żadna propaganda, po prostu to czasopismo pisało dużo o emancypacji. I to jest, to są tereny Śląska. I przeczytam wam, co sądzą ludzie o emancypacji. Katolik, 3 czerwca 1887 roku, czyli czasy wydania lalki. Dopiero czytałem w Schleswig-Wolfszeitung, wybaczcie, że do wójta w Rozbarku przyszedł pewien Steiger i prosił go, aby gmina Rozbarku wysłała petycję, iż by nie przeszkadzał rząd i posłowie pracy dziewcząt i kobiet w kopalniach. O podobne petycje starano się w Szarleju, piekarach i tak dalej. Wójt nie zgodził się na żądanie Steigera. I słusznie, bo przez to, że kobiety, a mianowicie dziewczyny, pracują w kopalniach i hutach, niszczą się rodziny. A nawet porządne rodziny robotnicze są wyjątkiem. W gminach panuje przez to bieda. Skoro opuści dziewczyna szkołę, to ją do roboty przyjmą. Mianowicie, jeżeli ładna, jeżeli się panom urzędnikom podoba. Nie minie 9 miesięcy, to urzędnik robi ze szlepra hajera, pod warunkiem, że się ożeni z tą albo z tą. A choć i później robotnicza wyjdzie za mąż, to nie wie, jak ważyć, jak uszyć koszulę, jak łatę przyszyć, chleb upiec i tak dalej. Niespodziewanie wcześniej rodzina się powiększa. Z dzieckiem młoda matka obchodzić się nie umie. W domu nieporządek, jedzenie złe. Mąż po robocie musi wodę znosić i obiad gotować. Chłop więc, zamiast iść do domu z roboty, wstępuje do knajpy, aby się zagrzać jednym. Przychodzi podchmielony do domu, klnie, wyzywa, bije. Szczęście rodziny znikło na zawsze. O dobrym wychowaniu dziecka mowy nie ma. Gdyby dziewczyna poszła w służbę do chłopa, rzemieślnika, kupca, to by się nauczyła domowego gospodarstwa, oszczędności. Nie pozwolono by jej latać na muzyki. Przy robocie fabrycznej dziewczyna zepsuje się z gruntu. Słysząc i widząc, co robotnice mówią i czynią, to włosy człowiekowi na głowie stawają. Nie chce się wierzyć, że to są chrześcijanki. Dla ducha i obyczajów chrześcijańskich jest robota kobiet i dziewczyn we fabrykach trucizną, prawdziwą moralną cholerą i zarazą. Korzyści pieniężnych też nie ma żadnych, bo lichy zarobek nie starczy na wyżywienie i odzież. Tym mniej, że panny robotniczki bardzo się stroją. Do tych słów można by dodać jeszcze niejedno. Praca kobiet we fabrykach nie tylko szkodzi duszom, nie tylko nie przynosi korzyści pieniężnych, lecz ujmuje w zarobku mężczyznom. Gdyby nie było wolno przyjmować kobiet do prac fabrycznych, to by na ich miejsce musiano przyjmować mężczyzn, musiano by im więcej płacić. Mężczyźni nie chodziliby bez zarobku, rodziny miałyby więcej pieniędzy. Dziś kobiety robią konkurencję mężczyznom robotnikom. Córki przyczyniają się do tego, że ojciec i bracia mają mniejszy zarobek albo wcale nie mają zarobku. Już jest za wiele rąk męskich do roboty i dlatego te ręce są tanie. A przez to, że tyle jeszcze tańszy krąg kobiet do pracy się nastręcza, robotnik jest jeszcze tańszy. Gdyby nie było rąk kobiecych przy kopalniach i hutach, to by ręce mężczyzn były droższe. Nie byłoby ich za wiele, nie byłyby bez pracy. Rząd i posłowie, mianowicie posłowie centrum, starają się o to, aby kobiety nie pracowały po fabrykach, lecz w domu. Robotnicy powinni wszystkimi siłami żądać tego samego i popierać posłów. I to jest też genialne, prawda? Że jak sobie to wyobrażają? Mamy hasło emancypacji kobiet, kobiety idą pracować w fabrykach, a tu się dowiadujemy, że załatwiona pracę ma ta, co jest ładna. I za chwileczkę już tutaj jest jakieś swatanie. I jeszcze podkreślone jest to, że ona nie wie, jak się obchodzić w domu z dziećmi, z mężem, jak zadbać o ten dom i przez nią mąż chodzi i pije i później jest patologia. To przez nią. Zobaczcie, to jest całkiem niezłe przemówienie, no. Ono broni przed emancypacją, traktują ją jak zarazę. Teraz od Katowic. Też Gazeta Katolik. Jeszcze sprawdzę, czy na pewno. Tak. Teraz 1884. Czyli wcześniej niż tamte rzeczy.
Pewien korespondent donosił swego czasu o naszych dziewczynach, a jeszcze dużo za mało napisał. Dlatego dla rodziców napisałem, jak ich córki i synowie w pykę popadają. Jak dziewczyna dostąpi lat 16, to poczyna w hucie lub fabryce pracować, a zamiast sobie ciężko zapracowany gros złożyć w kasie oszczędności, to sobie nakupi wstążek i stroików rozmaitych, a jak za mąż idzie, to co gorsza, bardziej w pykę popada. Potem chłopie pracuj, a biada, jak mało zarobku i mało pieniędzy do domu przyniesiesz. To zamiast dobrej żony masz samego piekielnego czarta w domu. A kochany czytelniku, gdybyś widział taką robotniczkę ubraną, powiedziałbyś, to paryska dama pociągiem przyjechała. Szaty piękne, kapelusz jak stary grzyb, krzywy, rękawiczki z owczej skóry, a pierścienie mosiężne, aż oko się odwraca. Jakże się ma żona takiego urzędnika lub nadmajstra ubrać, kiedy żona ubogiego robotnika się tak ustroi? A po polsku mówi, się wstydzi. Lecz mówi ani po polsku, ani po niemiecku, bo to nie fein. Wstyd i hańba takim ojcom i matkom, którzy się wstydzą, aby córka w sukni i spencerku chodziła. Ojcowskim językiem gardzić pozwalają. Jak potem córka tak wychowana dostanie męża i dziadek parę, to sobie nie da rady i musi do wszystkiego najmować, bo ziemniaków nie potrafi oczyścić i chłopu jeść nawarzyć. A młodzieńcy tak samo, zamiast katolika sobie zapisać i w godzinach odpoczynku czytać, to idzie w bilard grać, choć nie wie, jak się to gra nazywa. Ubiór ma jak sztucer wiedeński i wnet by okulary wsadził, gdyby umiał nosić. W niedzielę to sobie z taką łopaciorką idzie na spacer. Nie na przechadzkę, bo to nie fejn. Wy, rodzice, będziecie na sądzie pański za to odpowiadać, że nie wychowujecie dzieci ostro i bogobojnie. Nie wyrywacie chwastu grzechu i złych skłonności ze serc młodych. Nie siejecie ziarna dobrego wychowania w te serca. To się nazywa zaangażowane dziennikarstwo. No i teraz jest problem społeczny, bo ona wygląda jak żona urzędnika. A jest zwykłą robotnicą. Jak tu się odnaleźć nagle w świecie? Tak, no, genialne. Bardzo się uśmiałam, co zrobiłem. Widzicie, z tą emancypacją jest tak, że faktycznie są te rozwody. Przy okazji jest o czym pisać w prasie codziennej. Przede wszystkim mogą kobiety pracować. Tak, to jest jednak zmiana społeczna i widzimy, jak bardzo szokująca. I że to nie jest tak, że o super, mamy więcej rąk do pracy, bo raczej jest więcej w naszym społeczeństwie. To woleliby, żeby kobieta w domu siedziała. Nie? I to widać tutaj ewidentnie. Dobra, to już mamy te kobiece ręce do pracy, no i mamy tych innych robotników, chociaż wiemy, że kobiety przeszkadzają, ale dobra. To już mamy to i to. Z czego jeszcze składa się społeczeństwo? No, my żyliśmy zawsze w takim tyglu wielokulturowym, zatem asymilacja by się przydała. Mówi się o asymilacji Żydów, ale chodzi nie tylko o asymilację Żydów, chodzi o generalnie asymilację wszystkich mniejszości narodowych. To by się też opłacało. I przykłady asymilacji macie bardzo dobrze skrytykowane w lalce. Żydzi zawsze mieszkali na terenach polskich i nic by się nie dziwiło, ale skąd jest hasło asymilacji? Ponieważ w czasach pozytywizmu, już pod koniec romantyzmu, pojawiają się ruchy antysemickie. I żeby powstrzymać ruchy antysemickie, postanawiają stworzyć modę na asymilację. Że w ten sposób. Tak, i mają powstawać teksty różne, pokazujące zasymilowanych Żydów, ale to też jest tylko piękna idea, że wszyscy jesteśmy razem, pracujemy na jedno państwo, bo po pierwsze, Żydzi są wykształceni, w przeciwieństwie do Polaków, robotników. Oni mają zakłady pracy, oni zatrudniają, tak? Oni mają banki, oni inwestują w ten rozwój już od najmłodszych lat. To jedno, opłaca się ich mieć, żeby poczuli się Polakami i zarabiali na nas. Nie? I żeby na Polaków zatrudniali. Dają miejsca pracy. I to widzimy, w lalce jest przyjaciel Wokulskiego, który się nazywa Henryk Schlangbaum. Oni się poznali na Syberii, gdzie jeden i drugi został zesłany za udział w powstaniu styczniowym. Henryk Schlangbaum jest zasymilowany. Czuje się Polakiem. Chce walczyć o odzyskanie, tak? Niepodległości. Ale Polacy, jak on wraca, i tak go nie szanują, bo on jest Schlangbaum. On i tak czuje, że jest wyobcowany. Więc w pewnym momencie Henryk zmienia nazwisko na polskie, na Szlangowski. I w tym momencie ani go Żydzi nie szanują, ani Polacy. To jest genialnie pokazane w lalce. Lalka jest powieścią rozrachunkową z epoką. I ona dementuje wszystkie hasła epoki. Pokazuje, że idea była, ale wyszło jak zawsze. I dobrym przykładem tej asymilacji Żydów jest nowela Marii Konopnickiej, które jest zatytułowana Mendel Gdański. Mendel XII, tak? Był tam 12 czy 15 Mendel?
W każdym razie naste dziecko swoich rodziców, stąd to imię, gdańskie, polskie nazwisko, jest już dziadkiem i opiekuje się swoim wnukiem Jakubem. I Mędel Gdański dowiaduje się, że jego wnuk wraca ze szkoły i tam ktoś go prześladował. On mówi, co ty się wstydzisz, że ty Żyd jesteś? Do czego tu się wstydzić? Tak normalnie to człowiek żyje całe życie w Polsce. I później on jest introligatorem, czyli oprawia książki w okładki. I przychodzą różni klienci, studenci i mówią, panie Mędel, słyszeliśmy, że Żydów mają bić. No a po co mają żyć bić Żydów? Co oni takiego złego zrobili? No nie jest w stanie tego zrozumieć, co to znaczy? No a może pan by się jednak schował, bo mają Żydów bić, tak mówią. I tak teraz klienci przychodzą, a on właśnie jest wkurzony, że oni mu takie rzeczy mówią, bo nie wie, dlaczego nagle ma się czuć źle w miejscu, gdzie się urodził, spędzić całe życie, sąsiadka mu przynosi zupę, ma tu wszystko znajome miejsca. O co chodzi? No i faktycznie, idzie nagle masa ludzi, przychodzi ten student, który go ostrzegał i zamyka drzwi i prosi go jeszcze, żeby krzyż chrześcijański, tak, katolicki był w oknie. On mówi, czego ja mam się wstydzić? Tu wszyscy odkąd od dziecka tu mieszkam, wiedzą, jaką wiarę wyznaję. Ja jestem Polakiem, ja jestem tutejszy. No i wpada przez okno kamień. Kamień rani jego wnuka w głowę. Na szczęście nie zabija, bo generalnie w nowelach jest dużo śmierci, ale tutaj nie. Ale ważne jest to, co mówi Mędel. Osuwa się po ścianie i mówi, straciłem serce dla to miasto. Dokładnie w ten sposób. Także jest zasymilowany, całe życie żył z tą wiarą, ale bardziej chodziło o to, że to Żydzi czuli się Polakami, ale Polak zawsze jednak patrzył jak na obcego. I to jest duży problem, który widzą pozytywiści i go poruszają, bo czym się różni przede wszystkim pozytywizm od romantyzmu? Romantyk jak szedł ulicą, to patrzył w niebo. I nie widział tych kup wszystkich, które tu leżały, przecież nie było kanalizacji, nie? A pozytywista patrzy pod nogi i opisuje nam ten brud. To się nazywa naturalizm. Naturalizm w literaturze, czyli pokazanie biedy, jakiejś niesprawiedliwości społecznej. Brud, smród i ubóstwo. W skrócie. I to staje się tematem literatury pozytywistycznej, bo przecież ona ma poruszać problemy społeczne po to, żeby można było je rozwiązywać. Kolejne hasło. Jak już mamy te zasymilowane mniejszości, ale mamy cieflalce nie tylko mniejszości wyznania żydowskiego, macie mniejszość też niemiecką, tak? Mincel, Katz, to tak samo. Oni też pracują na rzecz Polski, ale jednak wszyscy mówią, o tamci Niemcy. Nie? Za każdym razem widać, że to idea, życie, tutaj za każdym razem coś rozmija. I nie tylko w miastach są ludzie. Są też chłopi. Jak sprawić, żeby chłop, żeby rolnik chciał pracować na rzecz państwa polskiego, skoro on wystarczy, że zadba o swoje pole i dzięki temu wyżywi swoją rodzinę. Pojawia się idea edukacji, zakładania szkół, także szkółek takich niedzielnych na wsiach, żeby nauczyć ludzi, wpoić im, czym skorupka za młodu nasiąknie ideę patriotyzmu i na czym to ma polegać. Czyli nie jakby tych już starych się trochę darujemy, ale i dzieci trzeba już edukować, żeby one jakby wiedziały, że trzeba iść walczyć za Polskę, to wiedziały, czym jest ta Polska. I pięknie tę historię mamy pokazaną w doskonałym filmie, na podstawie książki, ale film jest genialny, lepszy niż książka, Konopielska. To nie jest w czasach pozytywizmu, to się dzieje w czasach socjalizmu, ale Konopielka jest genialna i bardzo bym chciała, żebyście obejrzeli. Wiem, że będziecie płakać ze śmiechu. Mimo, że film jest czarno-biały. Do wioski zbierają wszystkich ludzi. Tylko jedną scenę wam opowiem, bo tutaj już nie będę włączać, bo i tak nic nie widać przez słońce. Urzędnicy zbierają wszystkich mieszkańców wsi do jednej szopy i przedstawiają, że to... jak mówią chłopi, o, przyjechali urzędniki. No i urzędniki przyjechali po to, żeby robić tam jakieś rowy melioracyjne. No i na co to komu, tak? I oni mówią, tu przyjechaliśmy z nowym programem państwowym, który służy odbudowie państwa. Przywieźliśmy wam uczycielkę. Tak się nazywa, uczycielka. No i po co ta uczycielka? No żeby uczyć wasze dzieci czytać i pisać. A na co to komu? Są rozmowy. No po to, żebyśmy budowali razem wspólnie lepszą Polskę. Polskę. No a to kim jesteś? Jesteś Polakiem? Pytają urzędnicy. Nie. To może Niemcy? Bo też nie. To może Ruski jesteś? Nie. Kto się w tym momencie spierdział? Wszyscy się śmieją. Tak? Autentyk. Tak jest w tym filmie i tak było w książce. I w pewnym momencie pytają, to z kim ty jesteś? Ja? Tutejszy.
I to dokładnie nam mówi na temat patriotyzmu i państwowości. Ja jestem tutejszy, moje pole. To mi obchodzi. Ja im wcale się nie dziwię. Jak kandydat mówi, trzeba uprawiać swój ogródek. Co ich obchodzi? Jakieś umieranie w powstaniu, jak on przeżyje i swoją rodzinę wychowa za to, że co im do jedzenia. I ciężką pracą. Nie? Więc tutaj, wiecie, ideę patriotyzmu każdy sam sobie kreuje i to widzi. Są dwie postawy. Ja i moja mała rodzina i nic mnie więcej nie obchodzi. I wtedy powstaje literatura małych ojczyzn właśnie, że nie obchodzi nas reszta świata. Czy jednak idę i umieram za ideę. Ale jako? Na tym polega już patriotyzm. Więc mamy tę pracę u podstaw i zakładanie szkół i edukację najmłodszych po to, żeby powiedzieć im, jak mają budować społeczeństwo. I bardzo ważne jeszcze, na Powiślu już mówiliśmy o tym, że jest biedota. Ale nie może być tak, że jakieś grupy są chore. Bo społeczeństwo według Henry'ego Bergsona jest jak organizm. I tutaj mamy pojęcie organicyzmu, bardzo ważne. Bo pozytywizm wywodzi się z filozofii przyrody. Organicyzm, społeczeństwo. Myślimy o społeczeństwie jak o jednym organizmie. Społeczeństwo to ciało. Jeżeli choruje mu wątroba, patrzcie, biedota z Powiśla, to całe ciało jest chore. I stąd też ta praca u podstaw, żeby iść tam i głosić. I zobaczcie, ten Wokulski jak najbardziej robi te rzeczy. On idzie, wyciąga prostytutkę Mariannę z jej zawodu, kupuje jej maszynę do szycia i daje jej nie rybę, a wędkę. Nie, żebym sobie poradziła. Tak samo z węgiełkiem. Węgiełek nie może wykonywać swojej pracy, bo mu ukradli narzędzia. Wokulski kupuje mu narzędzia i on dzięki temu może rysować szyldy, może tam na kamieniu w zasławku wyryć odpowiednie rzeczy i zarabiać. Nie? Bo społeczeństwo jest jak organizm. Taki przedsiębiorca, taki pozytywista z ducha, jakiego nam pokazuje Wokulski, on nie może znieść tego, że gdzieś jest jakiś chory narząd, jakaś chora grupa społeczna. Jednak tutaj też się załamuje. Bo jak idzie Powiślem i widzi dzieci bawiące się w kałuży, mówi, że jedyne, co najlepsze, co mogłoby je spotkać, to przedwczesna śmierć. Bo ci chłopcy, on jest wtedy rozgoryczony, bo oczywiście jego, to co on mówi, odzwierciedla też jego emocje. Znowu mu nie wyszło z węską i dlatego to mówi. I mówi, ci chłopcy zostaną rabusiami, a te dziewczyny prostytutkami. Lepiej jakby wszyscy wcześniej umarli. Nie? Więc tutaj też dziś mamy, nie zawsze ta idea rządzi. I do organicyzmu mamy ewolucjonizm, bo przecież pozytywizm to też jest myśl o ewolucji. Ale jak myśl przyrodniczą ewolucjonizm o tym, że organizmy się ciągle doskonalą, że pochodzimy od małpy, to wszystko zaburza. Oczywiście wszyscy pozytywni to agnostycy oficjalnie. Ewolucjonizm, ale przeniesione na myśl społeczną. Czyli skoro społeczeństwo jest jak organizm, to może ewoluować. I pozytywiści wierzą, że oni tworzą właśnie nową jakość. Nowe społeczeństwo i lepszych ludzi. Jest nagle filozofia przyrody. Tak samo jak się nam antyk zaczyna od filozofii przyrody, tak i pozytywiści po to sięgają. I to odkrycie Darwina jest na tyle szokujące, że oni nie wiedzą, co z tym zrobić, ale że myślą tylko o społeczeństwie, a nie o jednostce, to przekładają to wszystko na to. Społeczeństwo jest jak cały człowiek, nie? Jak cały człowiek, więc jeżeli jakiś narząd, czyli grupa choruje, no to cały choruje. Ale też ten jeden człowiek z masą innych ludzi tworzy społeczeństwo. Te społeczeństwa razem dzięki pracy mogą się doskonalić, nie? I będziemy coraz lepsi. I taką myśl ma Ochocki. On jest utylitarystą. Mam nadzieję, że doczytaliście, kim jest Ochocki. Ochocki marzy o stworzeniu maszyny latającej. Po co? Nie dla własnych ambicji. On chce, żeby społeczeństwo mogło jeszcze bardziej, tak jeszcze szybciej ewoluować dzięki wynalazkom. I stąd ta myśl taka naukowa, która się pojawia. Że patrzymy z góry i człowiek może teraz nagle wszystko. Pozytywizm to jest takie oświecenie, tylko bardziej. No. I mniej chorób wenerycznych. Tym to się różni w sumie. No i mamy dłuższe teksty, nie? Bo będziemy głównie powieścią i nowelą tutaj działać. Mamy tak, organicyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm, pozytywizm, emancypację, asymilację, pracę u podstaw. I teraz dwie ważne rzeczy, jak są pisane książki. Żeby te wszystkie hasła można było zrealizować w sztuce, to sztuka musi pełnić tendencje, to znaczy głosić te hasła. I stąd pojawia się powieść tendencyjna. Czyli to taka, która generalnie już od początku macie jedną tendencję. I tak jest w Nadniemnem. Ja wam zrobię jedną lekcję o Nadniemnem.
Opowiem wam. Opowiem, nie, nawet filmu nie można przeżyć. A historia jest całkiem niezła, tylko ta forma podawcza jest trudna. Słuchajcie, w Nadniemnym jest jako powieści tendencyjnie jest powiedziane, że praca uszlachetnia i cała powieść ma realizować to hasło. Szlachcianka zdejmie swój gorset, bo nie może przez to pracować w polu, czyli jest ugnieciona tym swoją klasą społeczną, nie? Zdejmie gorset i będzie wyzwolona i stanie i pójdzie pracować razem z chłopkami. I to wtedy dopiero będzie szlachetna, a nie mając tytuł szlachecki. I to jest ta tendencja. Powieść realistyczna to macie lalkę. W powieści realistycznej mamy przede wszystkim ten mimetyzm. My odchodzimy od fantazji romantyków. Teraz ma być wszystko rzeczywiste. Musimy naśladować rzeczywistość. I my sobie wszystkie te cechy powieści realistycznej omówimy przy lalce. I stąd też taki dokładny opis topografii miasta, że my z lalką pójdziemy na spacer po prostu. Będziemy widzieć, co on widzi. Tak, albo będzie opisywał jakieś budynki i one do ciebie stoją. Kolejne hasło to ten właśnie naturalizm, jeżeli jeszcze nie napisaliście. I to będzie tematem literatury. Warto, żebyśmy sobie jeszcze omówili, czym jest, jak reagowano właśnie na to powstanie, skoro się odcinamy od poprzedniej epoki. I żebyśmy sobie powiedzieli troszeczkę na temat recepcji powstania. Dlatego, że to powstanie też będzie się przejawiało w różnych powieściach pozytywistycznych jako ślad dawnych czasów, albo przez to, że ktoś brał udział w powstaniu, nadal będzie pozytywnym bohaterem. Pokulski przez to, że trafia na Syberię, on tak naprawdę zyskuje, bo dzięki temu ma szacunek w społeczeństwie, kiedy wraca. Więc to zamarznięte piekło, jakim była Syberia, jak pokazywano nam w twórczości romantyków, można też potraktować jako szansę na nobilitację społeczną, jeżeli to przeżyjesz. Z drugiej strony w Nadniemnym, już wspomnianym, Justyna Ożerska i Jan Bohaterowicz idą na randkę pierwszą na grup powstańców w lesie. Tutaj ta mogiła będzie bardzo symboliczna, bo Jan Bohaterowicz będzie, jeszcze raz to wiecie co, za okno. Jan Bohaterowicz jest chłopem, Justyna Ożerska będzie szlachcianką, no i oni generalnie popełniają mezalians, ale spotykając się na randce, przy mogile w lesie, mogile zbiorowej, mogile powstańców, oni pokazują, ci ludzie wszyscy, nieważne z jakiego stanu walczyli, o jedno. I my też możemy tworzyć nowy świat razem. Nie, ta mogiła staje się symbolem takiego pojednania, ta mogiła powstańców. Wątek mogiły pojawia się też w noweli Elizy Orzeszkowej, Gloria Victis. Sens jest taki, bohaterem jest wiatr. Wiatr sobie leci przez drzewa, polany i nagle patrzy, o kurde, grób w lesie. Pyta się drzew, co to za grób jest. I drzewa zaczynają opowiadać historię. To jest punkt wyjścia. I opowiadają historię, że tam w tym grobie jest pochowanych dwóch młodych chłopców, którzy walczyli w powstaniu u boku Traugutta i już od razu właściwie no nie dali rady, no byli chłopcami. Jeden został ranny, drugi poszedł w takim szpitalu polowym się nim opiekować. Przyszli, wyrżnęli wszystkich w pień. No i ten grób powstał dlatego, że siostra jednego z nich po prostu regularnie przychodziła na ten grób, zostawiła tu krzyż, przynosiła kwiaty, zdabiała ten grób i już od jakiegoś czasu nie przychodzi. Czyli już dużo czasu minęło po tym powstaniu. I wiatr, kiedy słucha tej historii, sobie myśli, kurczę, kto będzie pamiętał o tych ludziach, którzy umarli w powstaniu? Ja biorę to na siebie. Będę leciał i krzyczał wszędzie i snuł opowieść o nich, o tych, którzy zginęli. I będę krzyczał Gloria Victis, co nie znaczy chwała zwycięzcom, oznacza chwałę zwyciężonym. Czyli mamy pokazany szacunek też do tych powstańców, którzy jednak się poświęcili, zginęli. To nie jest tak, że uważamy idiotyczny to, że szli ludzie i umierali. Nie, nie, nie. Pozytywiści po prostu wybierają inną formę patriotyzmu, inną formę walki. Ta praca staje się walką. No, czyli Gloria Victis, chwała zwyciężonym. Słuchajcie, no powstają też teksty patriotyczne. Na przykład Mieczysław Romanowski tworzy do Prośba o Orła. Mówiłam wam, że poezji pozytywistycznej jest mało i tak jest. I ona jest średnia. Przeczytam wam. Tak na szybko, 1758, żeby się poczuli tego ducha, jaka jest recepcja powstania. Sam krzyż, o, krzyża nie dawaj mi siostro, z pierwszą
jam marzeń i uczuć godziną, wziął krzyż i ciernie w sercu tkwiące ostro. Jak mi to brzemię cięży, wiesz, dziewczyno. A jeśli krzyż mi wyszyć chcesz koniecznie, wyszyjże orła na odwrotnej stronie. Orła, co biały, a ku słońcu wiecznie patrzy i trzyma miecz ostrzony w szponie. Dość już tych modłów bezczynnych do Boga. Walk nam nie wolno dla krzyża pominąć. Jam ptak, od Boga szable mam na wroga mnie walczyć, w walce patrząc w słońce ginąć. Czujecie ten patetyczny ton, tak? Tego żołnierza, który idzie walczyć. I trochę jak Konrad z Bogiem lub choćby mimo Boga. Tak więc jest ta myśl patriotyczna, tylko mówię, ona się później przerodzi na pracę w fabrykach. Mamy fragmenty listów chociażby ludzi, którzy się pogubili, którym dużo ludzi umarło, którzy trafili do więzień na Syberię właśnie przez powstanie styczniowe. No i teraz jak funkcjonuje liberum veto? Co oznaczało liberum veto? Liberum veto w czasach pozytywizmu na świeżo staje się liberum conspiro. I ten fragment chcę wam przeczytać, dobra? To jest artykuł o tym, że liberum veto staje się liberum conspiro, jest króciutki. Wolność obywatelska była dla ojców naszych duchem Rzeczpospolitej. Państwo formą i ciałem, a z troskliwością o ducha zapomnieli oni o formie. Troskliwość ta o ideę doszła do niepraktykowanych nigdzie bajecznych rozmiarów, bo wyrodziła absolutyzm jednostki politycznej liberum veto. Utopia ta polityczna rozrosła się w duchu narodowym w miarę, jak kultowi wolności nie dopisywał rozum polityczny i potęga narodowa. Jak coraz widoczniej okazywała się potrzeba zmian gwałtownych i stanowczych, aby ocalić państwo. Po upadku Rzeczpospolitej, który właśnie w chwili wyzuwania się ze starych obłędów nastąpił, patriotyzm wolności stał się niepodległości patriotyzmem. Wady pierwszego udzieliły się drugiemu, a liberum veto znalazło się w liberum conspiro. Toż samo przepełnienie ideą, które zaślepiało szlachcica przedrozbiorowego na polityczny stan kraju, które rwało najzbawienniejsze roboty i przeoczało najwidoczniejsze niebezpieczeństwa, stąpiło szerzące się propagandą ucisku zastępy, czyniąc każdy indywiduum z osobna przedstawicielem nowego dążenia. Ta sama świadomość szczytności sprawy, która pomimo walnych braków w organizmie państwa napełniała pieś upadającej Rzeczpospolitej wiarą w jej trwałość, przyjaźń sąsiadów i dalszych w opiekę Bożą, taż sama świadomość zastępowała w postaci jasnych marzeń o bliskim szczęściu, w postaci złotych nadziei w swoje i nie swoje siły, aby zbliżyć i upodobnić to, do czego społeczność otoczona trudnymi okolicznościami, obciążona wadami i rozstrojem przeszłości, z niezałatwioną kwestią społeczną, bez dostatecznych sił inteligencji i materialnych nie dorosła. Silne przejęcie uczuciowe tymi ideami rodziło gotowość czynu, niedorośnięcie do idei, jego bezowocność i szkodliwość. Pierwszy kult skończył się upadkiem Rzeczpospolitej, a prawdziwą groźbą i przestrogą stały się dopiero ostatnie wypadki. Ta przestroga skutkować musi, jeżeli chcemy ocalenia. Musimy się wyleczyć z liberum conspiro, jakeśmy się wyliczyli z liberum veto. Musi raz ustać gorączkowa wiara i lekkomyślna wierzchliwość, a pozostawszy tylko u straży narodowych dogmatów, w życiu politycznym ustąpić miejsca umiejętnej i dojrzałej wiedzy środków zachowania i podniesienia narodowego. Zobaczcie, oni tutaj mówili, że kiedyś romantycy ulegali marzeniom i ideom, ciągnęli tej wolności i z tego też trzeba się wyleczyć, mówią pozytywiści, takich marzeń dziecięcych, bo one były, ale przez to wszystko było później nieskuteczne, dlatego te powstania były przegrane. Oni dokonują pewnej recepcji, mówią, że nie tędy droga, my nie umiemy walczyć, zwłaszcza nie potrafią walczyć młodzi ludzie, którzy nie są prowadzeni przez jakichś dowódców. Tak więc teraz... Później były same podstępy. Z liberum veto, które szkodziło, przeszliśmy do liberum conspiro, które jeszcze bardziej szkodziło. Teraz musi być prawo i praca. Dzięki temu może dopiero za jakiś czas przestaniemy marzyć, a zaczniemy robić. Pamiętajcie o tej legendzie powstania styczniowego. Tutaj będziecie mieć w tych fragmentach dużo tekstów z fragmentami, gdzie macie właśnie odwołanie do powstania. No jak wygląda ten krajobraz po klęsce? No, generalnie ludzie nie oczerniają, ale dzieje się dużo wydarzeń historycznych, które są szokujące. Co się wydarzyło na Cytadeli 5 sierpnia? 1864. Teraz po powstaniu styczniowym. Powieszono Romualda Traugutta, tego, który był wspominany w Gloria Victis. Generalnie zostaje powieszony za to, że był dyktatorem insurekcji. I z nim razem powieszono jego współpracowników, wielu ludzi aresztowano. I to było przerażające, bo to się stało na oczach społeczeństwa.
wiecie, budujemy niby wolność, nową Polskę, dzięki pracy, ale to jest trochę taka praca, kiedy kontroluje was kat. Także tak to wygląda. Więc te odejście od marzeń może być też jakąś formą odnalezienia się w bagnie, w którym się znaleźliśmy. Także po prostu już koniec może narzekania, poświęćmy się pracy, trochę jak Kandyd, pracy nie rozumując. Tylko dlatego możesz przetrwać. Jakby oni widzieli te wszystkie aresztowania, wieszanie ludzi, no to się działo wszędzie na ulicach. To było wielkie wydarzenie społeczeństwa, nikt o tym nie mówi, to był szok, to duży. No i ten rozmiar klęski powstańczej był przerażający. Dziesiątki tysięcy poległych, 669 wyroków śmierci, tysiące zesłań na Syberię, oczywiście spalone dwory, jakieś tam straty materialne. Nazwa Królestwo Polski została oficjalnie zniesiona i wprowadzono nową, Kraj Przywiślański. Więc nawet kurwa nie wiesz, gdzie mieszkasz, no. Nagle ci zmieniają nazwę. I tu się zaczyna nam rusyfikacja i wy byliście gnębieni na bank gimnazjum z syzyfowymi pracami, bo to są te czasy. Sama nazwa wskazuje, że jak, tak jak we frazeologizmie syzyfowe prace, to znaczy te bezsensowne. I to syzyfową pracą miało być rusyfikacja. To jest o chłopcach w szkole, których próbują zrusyfikować i oni potajemnie czytają sobie książki polskie. I koniec. To jest najgorsza lektura, jaką w życiu czytałam. Więc mamy duży proces rusyfikacji, o tym pamiętajcie. Zasada jest taka. Szanujemy powstańców, którzy umarli, ale my inaczej będziemy walczyć o niepodległość. Pracą. To jest nasza forma walki. Teraz tak, przechodzimy do nowel i ja wam podam nowelę, szybko streszczę i powiem, do którego hasła pasują. Nowela jako gatunek. Czym się charakteryzuje? Krótki, mimetyczny utwór jednowątkowy. Dziękuję. I teraz tak. Jak pokazywano pracę u podstaw, w noweli Bolesława Prusa, Antek, mamy chłopca, który chce się wyrwać ze wsi do miasta i się uczyć. Bo co się dzieje w jego wsi? Jego młodsza siostra się przeziębiła. Mama poszła do miejscowej znachorki. Znachorka powiedziała, o, wstaćmy ją do pieca, znaczy zdrowaś Mario. Dziecko się upiekło. I trochę był obciach, więc mama potajemnie zrobiła pogrzeb i mało ludzi tam było, tylko rodzeństwo. No i Antek chce się z tego wyrwać, tak? Więc mamy tę pracę u podstaw, że jednak wieś to trochę ciemnota. Naturalizm, tak? Czyli te nowele będą podejmować trudne tematy. Jest sobie chłopiec, który bawi się sam. Nie ma z kim się bawić, bo on głównie żyje w świecie dźwięków. Słyszy, jak spadają krople na liście, słyszy, jak szumi trawa. On sobie z tego w głowie układa różne kompozycje muzyczne. I któregoś dnia, jak się tak sam bawi, tuła się sam po wsi, widzi przez okno w dworu pana, jakiegoś bogatego, który mieszka tam na wsi, skrzypce na ścianie. Słyszał wcześniej ich dźwięk, więc wchodzi przez to okno i chce dotknąć skrzypiec. Dotyka tych skrzypiec, tylko co? I nagle wchodzi jakiś lokaj i robi zadymę, że jakieś biedne, że jakieś brudne chłopskie dziecko dotyka skrzypiec pańskich. Wyciągają go, leją, biczowanie, wołają matkę, a matka dalej biczowanie, gdzie on się szwenda, że on nie rozumie, co może, czego nie może. Tak go zbili, że chłopak umarł. Koniec noweli Janko Muzykant Henryka Sienkiewicza. Mamy autystycznego chłopca. Dzisiaj byśmy, on jest tak opisany, że on jakby żył tylko w swoim świecie i zostaje zbity, bo jest z rodziny chłopskiej, tak? I dotknął nie tego, co mógł. Tu pokazujemy, że niby taka tolerancja, a jest ciemnota przede wszystkim i duża przemoc. Nie? To pokazują. Taką niesprawiedliwość społeczną. Nasza szkapa, Maria Konopnicka, Nasza szkapa. To jest książka o koniu, o szkapie, która jest, no właśnie jak wszystkie filmy o koniach, źli ludzie, gnębiony koń, musi pracować w kopalniach i umiera. Więc macie ten schemat, nie? Szkice węglem, Henryk Sienkiewicz. Wieś, barania głowa. Wieś, barania głowa. Bohaterowie. Młode małżeństwo, które właśnie ma małe dziecko. Piękna, młoda, grzeczna, dobra dziewczynka, która zostaje matką, ma noworodka i jej mąż, jako jedyny zarabiający na tę rodzinę, żyje w skrajnej biedzie. Urzędnik, który chciałby przespać się z tą ładną dziewczyną. Ona, no nie. No przecież, no nie, dlaczego? No. Więc ten urzędnik wymyśla, że wypisze rozkaz powołania na jakąś bitwę,
gdzieś tam będzie wysyła jej męża. Pisze, rozkaz jest tutaj. Mąż się upije, szczęśliwy będzie żołnierzem. Nie, już się boi, że umrze, więc jeszcze nakręcił tym alkoholem. Super, super. Ona myśli, jak ja przeżyję z moim dzieckiem? On umrze tam, to po pierwsze. Jeszcze on był schorowany jakiś, ten jej mąż. Wie, że on tam pewnie umrze, to jak my sobie damy radę? I muszę coś z tym zrobić. No ale co chce coś zrobić? Chodzi i błaga tego urzędu, to ten tylko wiesz, jak to załatwić. No i ona oczywiście nie chce tak tego załatwić, ale ulega. Ona wraca zapłakana do domu, ale sobie myśli, uratowałam go. Uratowałam go, on nie musi jechać na wojnę. I ona wchodzi do domu, że właśnie to zrobiła, przespała się z tamtym gościem, żeby on był wolny i żeby mogli być dalej szczęśliwi jako rodzina. On do niej podchodzi, uśmiechnięty, bierze siekierę i zarąbał ją nad łóżeczkiem, nad kolebką z noworodkiem. Koniec. To były szkice węglem. To były szkice węglem. Henryk Sienkiewicz. Słuchajcie, bohater noweli nie ma życia. Sachem. Novela Sachem. Znowu Henryk Sienkiewicz. Zaczyna się od tego, że macie Indianina, który zaczyna śpiewać bardzo brutalną pieśń zemsty. Taką pieśń bojową. I nagle myślicie, że jesteście w tej pieśni bojowej, że to będzie o właśnie o tym, że on idzie gdzieś walczy i nagle jest biją brawa i rzucają pieniądze na scenie, na scenę. To jest o kolonizacji. I o tym, że on jest synem wodza, jego ojca i całą wioskę zabili, a jego wzięli do cyrku. I co on robi? Poddaje się i chodzi później z tymi kolonizatorami na piwo. I to jest nieskomentowane. Nie? Żebyśmy sami sobie zdecydowali. I on robił po prostu spektakl z tej pieśni zemsty. A później go bili, bo brawo, wstali pieniądze na scenę i go zapraszali na piwo. Nie? I mimo, że tutaj nie ma żadnej śmierci, to chyba to jest bardzo mocne. Katarynka była o tym, że sobie wychodził na Miodową w Warszawie Kataryniarz. Wiecie, co jest Katarynka, nie? I był tam sobie taki pan Tomasz, mecenas, który nienawidził dźwięku tej Katarynki, no. I po prostu by wszystkim rzucał w tego Kataryniarza. Ale nagle zobaczył przez okno kamienicy, wyobraźcie sobie, że mieszkałam w kamienicy, że tam siada na parapecie dziewczynka, która jakoś tak dziwnie patrzy. I ten pan Tomasz sobie uświadamia, że ona jest niewidoma, że ona się cieszy tymi dźwiękami. Więc pan Tomasz, to jest akurat pozytywna, nie wiem, już pozytywistyczna nowelka, dlatego jest omawiana w podstawówce. I pan Tomasz po prostu płaci 60 groszy, czyli codziennie za 6 godzin grania temu kataryniarzowi, żeby grał dla tej dziewczynki. Zmienił się. No i jeszcze bardzo ładna, akurat taka, której mogliście nie omawiać, a którą warto omówić, nowelę, Kamizelka. I jest bardzo ważne, jak to jest napisane. Mamy piękną kompozycję, taką szkatułkową i motyw sokoła. Jak pamiętacie, może kiedyś czytaliśmy sobie fragment Dekameronu i było jedno opowiadanie właśnie taki z motywem sokoła. O tym, że mężczyzna zaprosił kobietę z jej synem i chciał ich ugościć, a nie miał czym, zabił swojego sokoła, a oni przynieśli mu coś dla tego sokoła. Nie, takie nieszczęście, takie rozmijanie się. I tutaj tym motywem sokoła, czyli takim leitmotivem, właśnie jest motywem przewodnim jest ta kamizelka. Robimy fabułę wokół przedmiotu. No i ta kamizelka staje się symbolem miłości i prawdy, ale też tego kłamstwa z miłości. Było tak, że narrator ją kupuje na dole na straganach i przychodzi z nią do domu i wie, czym jest ta kamizelka, bo jak w kamienicach macie dziedziniec na środku, to możesz podejrzeć sąsiada, nie? I on podglądał małżeństwo, które bardzo się kochało, dbali o siebie i jak tylko byli sami, ktoś z tego małżeństwa był sam, to na przykład kobieta skracała, zwężała po prostu kamizelkę mężowi, a jak ona go nie widziała, to on przeszywał guziczki. Ona nie chciała, żeby on był chory. Ona nie chciała, żeby on się smucił tym, że już tak ciężko choruje. On nie chciał, żeby ona się smuciła, że on tak ciężko choruje. Więc cały czas to zwężali i on umarł. Ona się gdzieś tam wyprowadziła i ta kamizelka została sprzedana. I to jest historia o kłamstwie z miłości.